Cześć wam, cześć moi drodzy, z tej strony Hudson i właśnie widzicie, jak powstaje nowe osiedle w Itisach. Chyba w kubek takie samo jak tamto. No, ja przed chwilą wybudowałem, właśnie urosło na waszych oczach tutaj na wstępie. Osiedle na środku pustyni. Już nawet... No, już zamieszkane. Tylko moment, bo tutaj mam takie fajne sklepy. Bardzo tu mamy Lidla. Chyba to muszę tak pstryknąć, żeby mi się nie urósł czasami. I tutaj też. No to też. To powstaje sklep ogólnospożywczy. Pewnie jeszcze jeden CPN. Chyba tak. A niech se będzie. Ile tu osób mieszka? 800. Oj, wodzionka, halo. Ryk. Już mają wodę. Taka aleja tu mi wyszła trochę. Co przy tej drodze zrobić, to nie wiem. I co? No, zobaczymy dalej, co z tego wyjdzie. Trochę sklepów tu mają. No i co teraz? Myślę, że teraz zajmiemy się, moi drodzy, trochę tym rejonem. Też zrobimy tutaj takiej zwykłej zabudowy mieszkaniowej. O niskiej gęstości, żeby się nie odróżniało od tamtej strony za bardzo. Myślę, że w ogóle ta linia jest już potrzebna? Nie. A druty do wywalenia. O, te druty też. Oj. No, nie tak, kontrolzy. Dobra. Tylko tak, tu mamy te dwie elektrownie, to co się nie podepnę. Ja mógłbym się próbować, nie, na pewno się podepniemy pod to skrzyżowanko. Kolejne skrzyżowanie. Takie dość mocarne będzie. Bo to jest dość sporo oblegane, bo to wjazd do miasta w sumie. Innego na razie nie mam, potem tu zrobię jeszcze jeden w przyszłości. Jakby to ugryźć ten temat, bo potrzebuję pracowników. W sumie to jeszcze mogę tu zrobić jedną linię autobusową. A i postój taksóweczek. Też może, też może być dobrym pomysłem, tylko może go wstawić, tu może go, o, koło stacji. Bym go dał, ale nie ma, za mało miejsca. Tutaj niech będzie. Autobusy. Ta czarna linia będzie zahaczać o dworzec teraz. O, w ten sposób będzie jeździć. I zrobimy nową linię. Będzie się zaczynała tu. No, tu na tym przystanku. Nie tu. No, o, jest, dobra. Potem sobie skręcimy tą linią w ten sposób. O, zapisywanie mapy na samym wejściu. To będę wiedział, kiedy skończyć nagranie, kek. Też nie, inaczej. Zaczniemy ją tu. Pojedziemy tędy. Tutaj. Tutaj przy startowni. Startowni przy magazynie. I wjeżdżamy w to nowe osiedle. Tutaj przystanek. Oj, tu nie zrobię przystanku. Niedobrze. No i w sumie to może to i lepiej. Ba, to za chwilę zrobię ten przystanek. Potem kolejny będzie tu. W tej nowej, tej strefie przemysłowej naszej poprzedniej. Tym jeszcze jeden będzie tu. Tu sobie zawiniemy. Tędy. Nawrócimy sobie przez te skwer bobrek. Tu. Tutaj. Potem tutaj przystanek i wracamy z powrotem. No tutaj będą dwa przystanki, to chyba styknie. Potem tu jeszcze zrobię przystanek. I koniec linii. Tylko tak, tylko muszę tą drogę przebudować. Niech będzie taka
Taka, niech będzie. Ryk. Oczywiście po przystanku tutaj dodamy. Aha, tylko ci tu znowuż nie mają wody. To sio tutaj. Tam już woda będzie, no. I... Tak, wyjechały już jakieś autobusy, wyjechały. Linia numer 5. Zmienimy jej kolor na taki bardziej odcień szarości. No i fajnie. Autobusów teraz. Czemu wszyscy cisną lewym pasem? Aha. Aha, okej. Okay. Musi być w ten sposób. Żeby to było w miarę płynny ten przejazd. Tylko tak, tutaj. Ja chcę, żeby było w ten sposób. Ha, ci jadą... Ha, no tak, oni wiesz, jadą sobie na autostradę, tam dojadą szybciej niż tędy. No i dobrze. To mamy już załatwioną jedną część. Oczywiście to brak pracowników. Ile już to osób mieszka? 1400 osób, bardzo dobrze. Oj, widzę, że tu będą kłopoty z korkami. Czy tak będzie korkowało to skrzyżowanie? Nie, tu muszę chyba takie drogi zastosować. No, dworzec kolejowy funkcjonuje, proszę bardzo. Właśnie chyba przyjechał skład z Niemiec z drewnem. Rozładowawszy się i tutaj wyjeżdżają rzeczy. Użyłem wpadł na pomysł, żeby tutaj zrobić taki dynks. A, i tutaj zmieniłem tą drogę. Żeby tu był lewoskręt dla tych tenbach. Tutaj jest przejazd kolejowy zamknięty, no to... No, tutaj blokują. Troszkę. Problemy pracownicze. Dobra, robmy teraz to osiedle tutaj. Tak. Drogi, bo tu mam te nowe drogi, takie fajne osiedlowe. Może zrobimy sobie z tych dróg tutaj. O, właśnie, mam nowe wieże wodne, teraz sobie przypomniałem. Zrobimy pstryk. Mi się tutaj coś popsuło? Nie, na szczęście nie. A, to jest pod górkę wszystko. No trudno, no to jest pod górkę. Bo skoro jest pod górkę, to ja może to zacznę inaczej troszkę. Zacznę to od tych dróg poziomych. Jednak zrobię to może z... Na razie ze zwykłych dróg. Potem będę się zastanawiał nad udziwnieniami. Tak, dotąd sobie pojedziemy tą drogą. Stryk. Teraz jest całkiem inne nachylenie tej drogi. Tutaj koło wieży ciśnień. Kolejny będzie tutaj. No takie mocno od linijki można by zrzec. Te moje tutaj poczynania są, ale ja tak lubię. A, tu może nie tak. Tu niech będzie taki dłuższy zjazd. Tutaj sobie może coś takiego fikuśniejszego zrobimy. O, może... Coś ten deseń. No, czemu by nie? Tutaj jakiś parczek wstawi. Teraz co do tego rejonu tutaj. Tutaj cofniemy. To też. Tam to zostanie, bo tam musimy wykręcić. Oczywiście wiedziałem, że coś źle zrobiłem, ale to sobie poprawimy. Tutaj będzie tak droga szła. Podepniemy tu. Ten deseń. O, jak ładnie wyrobiłem się z zakrętem. I tutaj też będzie zakręcik. Dobra,
i teraz może czas na te drogi tutaj, o, taka aleja będzie. Tu mamy przystanek autobusowy, to ona będzie też takim dojściem tutaj do przystanków, żeby ludziksy nie musiały drałować z buta albo coś takiego. Zrobimy też takie coś, tu dam dalej, nie będę wystawiał niczego jako kononowiczakek. O, już jeżdżą tędy. Ja może tutaj dam znowuż taką drogę. Ale fajne lampki tutaj są na tej ulicy, bardzo mi się podobają. Ciekawe jak wyglądają w nocy. No, takie tarasowate to trochę, no ale taki tu mam teren. Wszystko co płaskie miałem tutaj, albo mam tam, a tam znowuż nie mam nic zielonego. Dobra, no to co? Malować dzielnicę tutaj? Może na razie nie będę żadnej dzielnicy malował. Po prostu wymalujemy to wszystko na zielono. Pstryk, 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 pstryk. Chociaż może moment. Halo, halt. Tego kawałka może nie. Ta wieża wodna, ona mi tutaj teraz w ogóle nie przeszkadza. Zmieniam stąd wywaliny. I mam tu gdzieś nową wieżę wodną. O, taką sobie ściągnąłem. Wielką betonową wieżę wodną. I ja ją miałem gdzieś tutaj zamontować. Na tym rądku. To są te fabryki. Może nie będę tragedii. Wyburzę tą fabrykę najwyżej. Trochę to cofniemy. Nasadzi się za chwilę tutaj drzew. Water. Kurde, ale... Ja pierniczę to. Kto wystaje teraz? Wielkie. O, podłączymy ją do sieci. Jak tam dostępność wodociągów? No, skoczyło troszkę. Czemu tu jest taki korek? Aha. Nowa linia zablokowała rondo. To jakieś brukowane drogi, ja pierniczę. Jak dawno w CTC nie grałem? O, jest, tą drogę chciałem. Nie tak, tak? Teraz tak. Ryk. I na tym pasie zakaz autobusów. A tutaj zakaz tego. O, w sumie to niech będzie tak. Zrobię kawałek pasa autobusowego. Tylko tutaj jeszcze na wprost strzałka, a tu w lewo. Ogubił się trochę ten autobus? No, odjechał. O! Co tu się dzieje? Jezus Marian. Tutaj nie mam tego. O, mamo. Ale się odkorkowywuje nawet samoczynnie. Tylko może tak, tutaj... Tak będzie jazda, tylko i wyłącznie. O, już się odbugaskowało. Tylko tako. Nie no, ten przystanek tutaj wszystko rozwalił. Nagła ilość, taka ilość autobusów. O mamo. Dobra, to ogarnie się to. Tutaj korek jak zwykle. Tam budują się. No, marnie się budują, jak na takie wielkie zapotrzebowanie, jakie było przed chwilą. Może potrzebują zachęty. Szkoły. Szkoły może nie, straż... policja. No, komisariacik. Może bym walnął jakiś duży już. Przyszłościowo myśląc. Tutaj przy tym skrzyżowaniu, czy przy tym bardziej? Może przy tym bardziej. Dup. A, i tu jeszcze chyba gdzieś mam metro. No. Też miała być stacja metra.
Metro. Tylko, że będę musiał znowu cały tor przesunąć. Już nie, będzie dobrze. Tu wstawimy stację metra gdzieś. Będzie bardzo blisko siebie te stacje trzy będą. Dobra, pauza. Metro. Tu wstawimy metro. Nie jestem przekonany do metra w tym miejscu. Zbyt strome zbocze. Dobra, tylko tak. Dobra, nadużywam słowa dobra na tym materiale, z tego co widzę. Tutaj te domy pójdą wek. Ten w sumie też. Tutaj to trochę wyciągniemy w tę stronę. Tutaj niech to całe się zabuduje. Tutaj zrobimy trochę handlu. Tutaj też handlu zrobimy gdzieś tyle. Ustawimy parking. O! To może ten walkizowy? Nie. Mój. Tak. Czemu tu wszyscy stoją? Dobra. Kolejny zabieg. O, tego pasa tylko w prawo. O, już część osób zniknęło się. O. Tu w sumie mógłbym zrobić jakiś objazd tego ronda. Dobra, zobaczymy, kurde, autobusy, ja pierniczę. Budują się, no nie budują się jeszcze, metro mają. A, tu chawiarnia się tu zrobiła. Jakiś parczek może jeszcze, taki normalny. A może coś takiego tutaj, a może taki, nie, ten jest za duży znowu, ale on mi wejdzie tutaj. Przy autostradzie zaraz, czemu mnie? Pstryk. A dajcie mi. Może jeszcze nie, jeszcze jeden. Plac teraz. Coś takiego. Plac. Plac placowski. O, pstryk. O. Ten pomnik lokomotywy. Ja go chyba gdzieś tu miałem zlokalizować. Pstryk. Koło dworca. Nawet fajna lokomotywa. Tu bez świateł. Nie wiem, czemu oni tak tutaj długo czekają w tym przystanku. Nie wiem, o co im chodzi. O, ale przynajmniej teraz środkowy pas będzie tylko dla autobusów tutaj. No, jakoś to się... Pewnie zaraz korki będą gdzieś tu. Nawet nie. Oczywiście pomijając fakt, że tej non-stop wszyscy są... No nie, serio? Opuszczony. O, Lidl przetrwał, kurde. Ty, w sumie ja tu mam dwa Lidle.
Lol, chyba do tego nie będzie Lidla. Tutaj postawimy Carrefoura. Carrefour Express, niech się wyboruje. Pociągi się korkują? Jeszcze się nie korkują, mam tylko jedną stację. O, tutaj w ogóle jacyś zmarli mieszkańcy. Trzeba by zadbać o ich kurka wodna. Życie pozagrobowe, jak... ma, niech se tu będzie. Klinika, jest szkoła, jest gimnazjum, nie potrzebują. Nie chcę dojeżdżają. Ale tu mógłbym jakąś gimbazę wstawić. Tutaj jest elementary, szkół. O, Tom. Szkół, kurde, mój angielski, kurde, piękny jest. No, kurde, ale tu samochodów, ja pierniczę. O, właśnie, mam pomysł. To wywalimy na chwilę tu. Tą szkołę przestawimy tu. I to metro będzie miało teraz jakiś sens. A to, skoro już jest, to niech se będzie, tylko to przestawimy. Niech będzie w tym miejscu. Ten cały plac. A, tutaj jeszcze miałem zrobić to. Tutaj domy. Tutaj domy. Tutaj domów trochę tu przy zajezdni. Nie, tutaj damy tereny handlowe. O. Musimy jeszcze tu jakąś drogę poprowadzić. Teraz potrzebujemy trochę handlu mieć. Jest zapotrzebowanie na takowy. Ryk. Sobie zaraz zamalujemy za zajezdnią, bo czemuż by nie. Już są jacyś uczniowie tutaj, mogą metrem przyjeżdżać. No tu się buduje, niewielkie. Jak tam ruch? No tutaj jest zawsze zatrzęsienie, na tym rondzie to samo. Tutaj, no tutaj też się przykorkowywuje. O, tutaj jest dość zagęszczenie ruchu przy tej wieży transportowej. Może to mnie metra powinien tędy poprowadzić. Już się nie dowiemy, bo już idzie takie idzie. Tak, tutaj miałem zrobić park. Gdzie mam jakiś taki dupny park, taki dupny, o, mam taki dupny park, mam domyślny z gry. Trochę drzewek zaraz dostawimy jeszcze. Jakiś LP standard, kurde. Ma tego drzewa już tam praktycznie nie widać. Jakieś takie wysokie drzewo, też niech będzie jedno. Cóż, w końcu pustynia, bo taka sawanna, cholera wie. Wieża wodna. A, tu jeszcze chodniczek miał być. Bo fajne, macie tu przystanek, ale nie macie jak do niego dojść. Nie to. To. O, w ten sposób, a tutaj po prostu taki... O. Tak samo chyba stąd mogę po prostu zrobić. Tu. Anarchia. O. I jest też kładka. Tego co tutaj powyłączałem przejścia, chyba przejście jest tylko tutaj i tutaj. Tutaj i tutaj nie ma przejścia, kurde. I to usprawnia ruch taka kładka, bo auta nie muszą zatrzymać, żeby się przepuścić pieszych, nie? Nawet to się dzieje. Tu w sumie mógłbym też jakąś kładkę zmajstrować między tym a tym. O, tutaj oczywiście zatwardzenie.
tu przystanek. O, przegubowiec, kurde. Mi to dziwnie. Jest to, te wszystkie... Raz stanie tak, że jest dobrze, raz, że zablokuje wszystko tak jak... Też nie tutaj akurat. Po prostu jest przystanek. O, co to do lody przyjechały. No i... No i się trochę rozrosło nasze miasto kochane. Szperkelin. Jakieś wieżowce też już są. W ogóle chyba ten budynek jest chyba z Warszawy. Albo i nie, nie wiem. Może oglądałem jacyś warszawiacy, na przykład Atru, będzie wiedział, o co chodzi. Może napisać w komentarzu, co to za budynek. Albo o ile taki jest. Kurde, tylko nie wiem, czy ta skała tutaj jest dobrym pomysłem na tym rondzie. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tej skale tutaj. No. Tam jest ładnie kolorowo, tak. I tak mapa jest płaska jak stół, kurczę. Ale tu wywalili nam wieżowiec, ja pierniczę. No nic. 26 minut odcinka. Co by tu jeszcze porobić? Może tutaj bym coś porobił, bo tu na razie jest łyso. Nic tu nie ma. Tylko raptem parę bloków stoi. O. Biedronka dalej zniszczone, dy. Może ja to odzabytkuję, to się może nareperuje, albo co? O, już się reperuje, co tutaj teraz powstaje? Pewnie Carrefour. No nic, ale tutaj teraz przyjechali do sklepu. A nie, Lidl. No niech się buduje Lidl. No tutaj... Opuszczone fabryki. To ta ciężarówka. Myślę, że można by powoli tutaj gdzieś zrobić taką po prostu wydobycie ropy. Ropy. W ogóle jak tutaj my stoimy z zasobami. A ropę też tu mam. Ropę? Ale w sensie tutaj zrobię jakieś dostawy. O to za drzewo. A, to moje ulubione. No ja to postawił. Samotny. Kurde, ale patrzcie, tutaj nie ma nic. Pustynia jak wzrokiem sięgnąć, a tam co? A tutaj nagle miasto takie, ni z gruchy, ni z pietruchy. O, kuktosy. Ziemuś, zapierniczałem autka. A tutaj fabryki. Przejdziemy sobie tak. Oba, jest dziura, to przejdziemy. Dobra, udało się. O! To ach, jedzie. Gonimy go. Liner runner. Fajne te ciężarówki tak zawrydzą, tak. O, ten go wyprzedził. Uuu, jaki fajny Mitsubishi jakieś tam. Łe! Respiła mi się ciężarówka w twarzy. Dobra. O! Ech. Jak tu te korki? Zluzowało się coś? No, zluzowało się. W sumie tutaj mogę wyłączyć tę woskę. Właśnie. Tym pasem nie jadą żadne autobusy w lewo. Ulica Pietrzak. Dobra, kończymy ten odcinek.
Dziękuję wam za oglądanie. Nic dużego nie zrobiłem, tylko tam... Ile mamy? 20 tysięcy populacji. Pamiętam, jak było na początku. A ile osób mieszka tutaj, w naszym blokowisku? 2 tysiące. A właśnie, jeszcze mógłbym kościół jakiś postawić tak na szybko. Kościółek. Tu gdzieś miałem kościółek. Tak? Tu miałem kościółek? Miałem kościółek. Taki kościółek, żeby było tutaj, o może tutaj koło w tej dworcowej dzielnicy. Kurde, musiałbym burzyć wszystko. O, albo tu na skalę. Dup. O! No i ładen, tylko tutaj oczywiście to wymazać, te kropki. O! O, żeby nie było ma... Jest pierwszy kościół w Berkelinie, kurde. O! Będzie na screenshot. I ta spalarnia, czy ten, no... No, nieważne, dobra, kończę ten odcinek, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia, na razie, pa, pa. Pamiętajcie o subskrypcji.